Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego berserka i w dzisiejszym odcinku będziemy chcieli się przebrać w nowy ekwipunek, ponieważ obecnie mamy weekend epicki, z tym, że w ten weekend epicki, w którym ja jakby się przebieram i to nagrywam, wy mieliście maraton z łowcy, więc te odcineczki są delikatnie nagrane na zapas, jeżeli chodzi o berserka. Będziemy robić tak, że nagramy odcinek z berserka dotyczący przebierania się, następnie w kolejnym odcinku z berserka wejdziemy do lochów i przetestujemy ten nowy ekwipunek już bezpośrednio. Natomiast z Paladyna też w sumie coś takiego będzie. Z Paladyna także nagram najpierw jeden odcinek, gdzie się przebieram, a potem kolejny odcinek, gdzie będziemy sprawdzać, jak te lochy będą szły po właśnie tym przebieraniu. To przebieranie na tym berku nie jest takie zwyczajne jak zawsze, ponieważ dzisiaj będziemy się starali także zdobyć sobie ekwipunek już jakby kompletny, czyli taki, aby nie musieć mieć tego dodatkowego setu na awkę, tylko tak, aby mieć po prostu wszystko w jednym, czyli punkty życia, czyli 10% punktów doświadczenia, 50% golda, aby po prostu tego nie wymieniać. Oprócz tego będę chciał mieć już wszystkie itemki epickie, żeby tutaj nie mieć jakby na główną statystykę, tylko właśnie same epickie, ponieważ ktoś mi tam doradzał w komentarzach, że może teraz tak będzie lepiej, więc po prostu sobie spróbujemy. Ale okej, zanim przejdziemy do tego przebierania, to ja tutaj sobie na szybko ogarnę postać. Wygraj z hazardzistą 3 razy, to zrobię później. W sumie już tutaj do kibelka coś musimy wrzucić i już mamy jakiś pasek, z tym, że on jest, to jest odporność na błyskawice, więc jakby ta runa nas zbytnio nie interesuje. Tak więc tak, o właśnie, odnośnie jeszcze aury w toalecie, tutaj mi brakuje dosłownie jednego dnia, czyli 50 aury, aby mieć 18 i będę mógł, bym mógł sobie po prostu lepsze itemki znajdować. I to jeszcze ważne, że zapomniałem założyć itemki T2. Naszykowałem sobie itemki z runą ulepszoną jakość przedmiotu, ponieważ tam kilka osób pod przebieraniem z łowcy mi pisało, że powinienem tą runę założyć, ponieważ ona naprawdę daje dużo. Podobno maksymalnie można mieć 5, jak widzicie, ja tutaj mam 3 i tutaj mam 3, więc łącznie jest 6, no ale mówię, maksimum można mieć 5 i to podobno działa tak, jakbyśmy mieli 5 aury w kiblu więcej, więc zobaczymy, czy faktycznie te itemki będą o wiele mocniejsze, aniżeli powinny być. W każdym razie napisaliście mi to pod odcinkiem z łowcy. Dobra, coś tutaj mamy dla maga. Niestety nam to wypadło, zanim miałem tamten set założony, ale to już trudno. Daje nam plus 15. Tutaj dla tych naszych towarzyszy zbytnio nie będziemy się skupiać. Głównie się skupimy na nas, ponieważ oni te itemki mają regularnie wymieniane, ponieważ ja codziennie szukam czegoś do kibla, wrzucam do tego kibla i przy okazji wymieniam im, więc jakby to jest, wiecie, cały czas regularnie te itemki dostają nowe, więc oni tak bardzo nie odstają jak my. My się natomiast skupiamy na swojej postaci, gdy jest właśnie weekend epicki. Ostatnio się przebierałem, gdy miałem 357 level, więc 10 leveli więcej. Z tym, że no zobaczymy, jak ta runa działa, ta ulepszona jakość przedmiotu, czy faktycznie jest to takie istotne, ponieważ tam pod odcinkiem z właśnie przebierania z łowcy mnie troszkę osób zjechało, że zły ekwipunek. Z tym, że tak, ja już powiedziałem, że staram się grać dobrze, ale nie napinam się o każdą statę, to raz. Dwa, tam po prostu nie miałem miejsca, tam mam tyle run, żebym musiał 5 itemków znaleźć na ulepszoną jakość przedmiotu, aby po prostu mieć maksa, no a 5 itemków trzymać w ekwipunku, gdzie ja tam mam skarbiec na 8 i wiecie, mam tam masę itemów zwierz i tak dalej, no to ciężko by było po prostu, dlatego też nie chciałem się nad tym skupiać, chociaż jeszcze nie powiem, jeszcze może dzisiaj coś pokombinuję tam na tym łowcy też z tą ulepszoną jakością przedmiotu, no ale to nie jest istotne, ponieważ teraz mamy berka. I tak, co, jak to tutaj wygląda? Runki mamy już możliwość w sumie, chociaż nie, jeszcze trochę poczekamy, nie będziemy tam na razie nic klikać, bo i tak jest praktycznie na maksa wszystko. Tutaj sobie te ataki szybko porobię, bo to i tak nie ma większego znaczenia. Zawsze to troszeczkę punktów doświadczenia dostaniemy, a mówię, że i tak, czy tam wbijemy ze 2 levele, czy nie, no to mówię, nie jest to nic istotnego. Coś nam tutaj te ataki nie siadają, kurde. Nie wiem dlaczego, po prostu chyba mamy pecha, no bo ja chyba wszystko na postaci mam ogarnięte. Dobra, mamy już 10. A, bo ja mam te 2 itemki zmienione, no tak, zapomniałem, cały czas się na tym łapę, że zapominam o takich rzeczach. Tu mam jakiś klejnocik, to potem pomyślimy. Dobra, czy coś tutaj dalej? Nie, dobra, tutaj mamy wszystko zrobione. Tutaj na razie się nie skupiamy, potek też będę chciał troszkę poszukać, ale to zobaczymy, jak wyjdzie czasowo. Jak widzicie, o, kółkiem już dzisiaj zakręciłem, bo 20 salkę w ogóle dobiłem, to też jest ciekawostka. Już mam tutaj twierdza 20, salka 20. Teraz będę mógł zbierać powoli surowce na ulepszanie tej kopalni.
więc dlatego też tym kółkiem zakręciłem, żeby właśnie tą salkę dzisiaj dobić już, żeby tam gildia miała zawsze to jedna więcej, no nie? Okej, tutaj sobie karmimy to wszystko. Mówię, chcę tak szybko przelecieć tą postać, poogarniać, aby się potem skupić na tym przebieraniu, a potem w kolejnym odcinku bezpośrednio na lochach. Chociaż nie wiem, ile mi pochłonie to przebieranie grzybów, no bo jeżeli jednak się będziemy chcieli skupić na runkach konkretnych... O, tu przegraliśmy? Tak? Chyba tak. No niestety, dobra, dalej. Tutaj może tym mrokiem. Tutaj to myślę, że bez problemu. I tutaj tym światłem chyba też bez problemu, okej. Dobra, chyba na razie tyle. Tutaj sobie ten portal niby mogłem poczekać na nowy ekwipunek i może tak zrobię. Dobra, może poczekam. Już nie będę tutaj tak wszystkiego odkładał. Dobra, tutaj sobie szybko poatakujemy w tych podziemiach, aby już to też mieć z głowy. Gildia mi tutaj mryga, natomiast gildię zrobimy sobie, w sensie portal gildyjny później, bo tylko to mamy chyba do zrobienia. Zabiłem dzisiaj w ogóle tą, przed chwilą, hydrę. Zrobiłem to osiągnięcie, po prostu zabij hydrę ciosem krytycznym, bo udało mi się ją zabić, więc fajnie, akurat mi się trafiło, że miała mało HP i sobie przeklikałem, także to jest ok. Dobra, i chyba wydaje mi się, że tyle, jeżeli chodzi o to takie na szybko ogarnianie konta, chyba żeśmy tutaj wszystko zrobili, co mieliśmy zrobić, więc dobra, itemki mamy założone, ok, szukamy sobie, co będziemy chcieli znaleźć, no tutaj mamy... buciki 514... No to powiem wam, że jak na te buty, chociaż jakie my tu mamy ekwipunek, 493, 494, 496, no to powiem wam, że tak szczerze mówiąc, chyba to mi za wiele nie daje w sumie. No bo ile mi dało? 493, czyli mi dało 10, 21, czyli chyba tyle bym dostał normalnie za te 10 poziomów, a nie dzięki tej runie, ale nie wiem, nie wypowiadam się, pisaliście mi, że tak to ma być, więc po prostu zakładam i tak robię. Mamy tutaj +3, +3, więc łącznie 6, maksymalnie i tak można mieć 5, więc niby wszystko zrobiłem dobrze, w razie czego poprawcie mnie. To są buty, które możemy w razie czego wyciągnąć, ale i tak taka runa mnie zbytnio nie interesuje. Premia do złota 21, no właśnie, a nas interesuje przynajmniej 25, ale dobra, też sobie to wyciągniemy w razie czego. Okej, mamy jakiś chemik, to jest niestety na wszystkie staty, więc go sobie olejemy na ten moment. Lecimy tutaj dalej, zobaczymy co nam tutaj jako kolejne wylosuje. Jako my tutaj mamy 28%, no już takie 30, myślę nawet 3 byłoby fajne. Dobra, znowu odporność na błyskawice i sporo nam daje pancerza, ale my tutaj mamy na golda, więc nie, więc to olejemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Mamy jakieś buciki, łączna odporność. No łączna odporność jest na pewno lepsza od tych butów, więc w sumie weźmiemy je sobie od razu do kibla i może damy jakiemuś tutaj towarzyszowi. O, ten, zobaczcie, 45, całkiem sporo, no mówię, nie będziemy się tutaj na towarzyszach skupiać, ale jak już nam coś wypadnie, o, punkty życia, zobaczcie, już 9%, ale niestety na wszystkie cechy, jak nam coś wypadnie ciekawego dla tych towarzyszy, no to dlaczego by im po prostu nie podmienić. Ja ich tak troszeczkę zawsze traktuję, nazwijmy to po macoszemu. O, tutaj ulepszono jakość przedmiotu. Dobra, no wyciągnijmy w razie czego. Potem to ja będę jeszcze, wiecie, korygował te runy, ale na razie, żebyśmy jako taki set złożyli po prostu na 3 staty, to na wszystkie cechy, więc nawet nie sprawdzam. I lecimy dalej, zobaczymy, ile to w ogóle nam pochłonie grzybów też, bo jeżeli dużo... O, i mamy hełmik na punkty życia i jego już tutaj... a nie, nie możemy go założyć, bo stracimy runę, ale on już tutaj, jego już odkładamy na bok, on na pewno zostaje. Także spoko, dobra, lecimy dalej. Mamy klatę i mamy klatę na punkty życia. Tracimy sporo pancerza niestety na niej, ale myślę, że to i tak jest warte po prostu tego, więc sobie tą klatę już może od razu podmienimy. Dlaczego by nie? Punkty życia, no jednak ta runa jest najważniejsza. Dobra, punkty życia już mamy, więc tak naprawdę najważniejsza rzecz jest zrobiona. Teraz szukamy dwóch itemków, które nam będą dać PD 5%, tak żeby łącznie nam dały 10. O, znowu hełmik na punkty życia. To możemy wyciągnąć, damy jakiemuś towarzyszowi zaraz, zobaczymy. Okej, mamy jakieś buty, odporność na ogień 43 i to na wszystkie staty, więc niestety nie interesuje nas coś takiego. Mamy jakiś pasek, odporność na zimno, paska jeszcze nie mamy, więc go wyciągniemy tutaj na bok, żeby był w razie czego. Jakby nam był potrzebny, to na wszystkie staty, to też nas nie interesuje zbytnio. Odporność na zimno także nas nie interesuje. No dobra, szukamy dalej, szukamy dalej. Mamy już te punkty życia, więc tak naprawdę jestem zadowolony.
a to takie, wiecie, to jest taki mój kaprys, te pozostałe runy, czyli ten gold i ten, te punkty doświadczenia. To jest taki mój kaprys, tutaj też tracimy, bo tu mamy w ogóle zwykłe itemki, to dlatego one dają więcej pancerza, ale rękawic jeszcze nie mamy, więc okej. No i co, jeszcze nam brakuje chyba tylko broni z tej zbrojowni, no i dalej już będziemy rolować po to, aby sobie właśnie poszukać tych odpowiednich runek. No tu mamy PD 5%, ale niestety jest to na wszystkie cechy, jest to klata, a klatę już mamy. Tutaj mamy w ogóle klatę z tego nowego tornada, z tym, że nie wyciągam jej, chociaż wyciągnę. Zobaczcie, że ona nam da bardzo dużo pancerza daje w porównaniu do tej, ale niestety runka jest jaka jest. Dobra, szukamy dalej. Nie wiem, czy już nie mam całego setu na... Oj, chciałem to kupić. O dobra, kupiłem. Jakiś lag był malutki. Nie wiem, czy już nie mam całego setu tego niebieskiego. Może sobie zmienimy wygląd na niego. Chociaż chyba mi tam jeszcze niektórych rzeczy brakuje poszczególnych. O, mamy jakąś broń. Broń nam daje 31. Z tym, że rozrzut jest taki sobie. No ale dobra, wyciągniemy ją w razie czego. To jest broń na wszystkie cechy, więc nawet nie sprawdzam. Lecimy dalej. No fajnie, fajnie to dropi. O, mamy paseczek i mamy pasek PD 5%, więc okej, okay, on już też zostaje. Dobra, troszkę tutaj zrobimy porządku, bo się zaczyna nam robić syf. W sumie mogliśmy zobaczyć, jak tu u wojownika to wygląda. To od razu do tego zwiadowcy polecimy, no dobra. Tutaj jednak oni tych itemków nie mają wcale takich świeżych, powiem wam szczerze. Więc najpierw temu wojownikowi naszemu wymienimy cyk, cyk. I chyba te rękawice mu będę chciał, nie, rękawice są nasze, nie, są jego. Z tym, że poczekajcie, tu zrobimy odzysk klejnoty już za pamięci. Co my tu, a buty. Tutaj mu podmienimy. Natomiast te rękawice wrzucę, bo one traci troszkę tam pancerza. Natomiast dla zwiadowcy mogą być ok, dokładnie, są super. Więc dlatego mówię, że lepiej je podmienić. Dobra, broń sobie odkładamy. Pasek na razie, pasek już w sumie możemy sobie podmienić. On nam daje też sporo pancerza, więc to będzie ok. Dobra, cyk. No i teraz lecimy dalej, szukamy. Czyli jeszcze nam potrzeba itemku. No tu słaba runa i mały rozrzut, więc nawet nie wyciągam. Potrzebujemy jeszcze jednego itemku na co? Na punkty doświadczenia 5%. I będziemy jeszcze chcieli tego golda poszukać. No tu jest ulepszona jakość przedmiotu niestety. O, kolejne. O, PD 5%, super. Z tym, że troszkę pancerza tracimy, ale to nic. Dobra, od razu je podmieniamy. I już mamy punkty doświadczenia z głowy i punkty życia także już mamy z głowy, więc zostają nam jeszcze te goldy. A przypominam, że jeszcze w gabinecie magii możemy tutaj sobie poszukać. Dobra, to ja jeszcze w sumie poroluję za jakąś może bronią fajniejszą. Zobaczymy, czy nam się coś fajnego trafi. A jeżeli nie, no to przechodzimy do gabinetu magii. O, są buciki, zobaczcie, one są na wszystkie cechy, ale ich nam brakuje w tym, w klaserku, więc plus jeden do klasera i zostawię je sobie, będą w razie czego na co? Na punkty życia 7%, ale to mi nie jest zbytnio potrzebne. One będą do kibla po prostu, nie mogłem się wysłowić. Dobra, to mi nie jest zbytnio potrzebne na pewno, bo tu mam 8 i tu mam 8, dobra. Szukamy dalej, no w razie czego tą broń założę, ale ona ma słabiutki rozrzut, ja bym chciał coś innego poszukać, jeżeli chodzi o te bronie. No nawet szybko nam to idzie, powiem wam szczerze. Nieraz nawet samych run na punkty życia to musiałem szukać, naprawdę, no nieraz mi szło 3000 grzybów, z tego załóżmy 2 tylko na to, żeby znaleźć odpowiednie runy po prostu. Cały czas się tu zawieszam, bo zobaczcie, jakie mi świetne rękawice dropnęły, w sensie tracimy minus 1 każdej staty tej, z tych trzech głównych, ale plus prawie 2000 pancerza i PD także 5%, więc no dobra, no już je podmienimy, trudno. Troszkę to jest marnotrawstwo, ja wiem o tym, jeżeli chodzi o te grzyby i to, o to wszystko, ale no zazwyczaj tak jest, że jak już podmienimy, to nagle nam się trafia coś fajniejszego. No ale dobra, lecimy dalej do jakiejś pierwszej broni. Jakaby nam nie poleciała, to chyba zostawiamy już. To po prostu przechodzimy do gabinetu magii. Nie ma co tutaj się, to znowu na wszystkie cechy. Nie ma co tutaj się zbytnio rozwodzić. No niestety tych itemków na tego golda nam mało dropi. Na razie są tylko rękawice. Ale no to mówię, no to jest jeszcze gabinet magii do tego. O, mamy jakąś broń, 31%, no ona jest praktycznie identyczna jak ta, nawet ta jest troszkę lepsza. Dobra, no jeszcze jakieś rękawice słabiutkie, jeszcze poszukamy, zobaczymy. O, jest jakaś broń,
34% runa i zobaczcie, rozrzut całkiem fajny, troszeczkę słabszy, chociaż nie, słabszy prawie taki sam w sumie jak ten nasz, dlatego że on tutaj ma większy górny, ale za to też większy dolny, ale dobra, myślę, że to sobie bierzemy, żeby już tutaj nie przedłużać na tym odcinku. Normalnie bym pewnie jeszcze porolował troszeczkę, ale żeby nie przedłużać, to już to sobie odrzucamy. Okej, mamy tutaj te rękawice na golda, mamy pasek, to już możemy go tutaj wziąć na bok, bo on nam się nie przyda, to w sumie weźmiemy go tu. Butów jeszcze nie mamy, więc buty możemy dać tu i poczekajcie, hełm mamy, buty mamy. A, te rękawice to w ogóle mi są niepotrzebne, bo przecież ja mam na PD, dobra, to je też dajemy na bok. Pasek mam. Czyli co? Czy ja coś jeszcze ze zbrojowni potrzebuję? Wydaje mi się, że już chyba nie. Że już to będzie komplet. No i teraz lecimy do gabinetu magii i szukamy po prostu tych itemków na... O, jest PD 6% nawet, ale... Ale no tego nie potrzebujemy, więc dobra, ja olewam. Wiecie co, ja sobie tutaj też troszkę potek, więc tak nie będę szybko rolował, bo sobie też tych potek troszeczkę chociaż na miesiąc, no siłę to już mam na miesiąc teraz HP. Poszukam przy okazji, żeby wiecie, żeby potem nie marnować, znowu nie rolować i tych grzybków więcej. No dobra, tu na siłę możemy jakieś tam wziąć. Znowu siła. No będziemy brać już, trudno, chociaż nie, no dobra, tą siłę już olewam. Oj, było HP i... skipnąłem niestety. Dobra, lecimy dalej, lecimy. Fajnie nam to na razie idzie, jeżeli chodzi o to przebieranie. Z tym, że no ja chciałbym jeszcze dobić ten mój cel, czyli jeszcze ten itemek na golda. O, i mamy premię do złota, ale zobaczcie, tylko 20%. Dobra, wyciągamy to. Ponieważ no co, no najwyżej 3 itemki z gabinetu magii na golda weźmiemy i trudno. Nic innego już tutaj nie znajdziemy, no ale chciałem 2. Ale w sumie 3 mogą też być, głównie chodzi o to, żeby to wszystko było w jednym secie, żeby wiecie, jakby nie musieć po prostu, dobra, to olejemy na razie, nie musieć się przebierać, bo to o to chodzi, mamy jakąś potkę na HP, no tak chcę do miesiąca dobić z tymi potkami, czyli jeszcze tutaj wygląda na to, że jeszcze jedną dokładnie, no i teraz zaczynamy już szybko rolować, mamy premię do PD 6%, no ale tego niestety nie szukamy, lecimy dalej, lecimy, mamy jakiś wisiorek, ale wisiorek to my już w sumie mamy, to ja sobie podmienię przy okazji, żeby nie było, cyk, no i dobra, lecimy dalej, ten wisiorek w sumie wyciągnijmy, tutaj mam trochę jeszcze miejsca, klepsydr nie kupujemy, bo nie ma co, mamy te klepsydry, mam troszeczkę jeszcze miejsca, więc jeszcze tutaj w razie dla tych towarzyszy w tym kiblu pospuszczam i zobaczymy, co nam tu wyleci. No do PD 4%, więc nas to średnio interesuje. Szukamy dalej, mamy jakiś wisior, ale to PD 5%, w sumie już nawet nie patrzę na te wisiory, bo oj, spojrzałem, bo to już wiecie, jak ten napis wow się pokazuje, to jednak jest takie, żeby po prostu spojrzeć na, mówię, no wisiora już jakby nie potrzebujemy, chyba żeby nam się trafił z 25% tych do golda, no to wtedy by to było inaczej. Tu coś mamy, ulepszone jakoś przedmiotu niestety, także olewamy na razie. Znowu jakieś klepsydry, no tutaj się roluje przez te klepsydry dosyć ciężko. O, premia do złota 25% i zobaczcie, jakbyśmy drugi taki itemek znaleźli, to byśmy mieli w dwóch itemkach ten set i jest to możliwe, jak widzicie, do znalezienia, no ale niestety nie jest to takie proste. Dobra, szukamy dalej, czego nam jeszcze potrzeba? Hełm zaraz założymy, butki zaraz założymy, czyli tylko pierścionka na jakiegoś golda już byle jakiego i będzie chyba wszystko. I w sumie zakończymy to przebieranie, no znowu klepsydry. Tak więc wiecie, ja tutaj jeszcze może samemu coś tam popróbuję porolować, żeby tych towarzyszy troszkę przebrać. No ale mówię, oni ten ekwipunek mają w miarę świeży, więc tutaj jakby też nie będę się nad nimi zbytnio rozwodził, bo nie ma to sensu, zresztą ja wiecie, ja tak jak mówię, ja codziennie szukam tych itemków, no niestety odporność na ogień, ja codziennie szukam tych itemków do kibla, więc tym towarzyszom w miarę regularnie te itemki się mimo wszystko zmieniają. Okej, no dawaj, znowu klepsydry, te klepsydry, mówię, spowalniają strasznie szukanie tutaj, zwłaszcza, że już nam został tylko jeden item, więc to możemy szukać tak naprawdę w nieskończoność, no ale bądźmy dobrej myśli i po prostu, no niestety, punkty życia. No ale już blisko, drugi raz rzędu pierścionek. Tutaj znowu mamy ten nasz, bodajże to jest talizman? Nie, to chyba amulet jest, tak? A to jest talizman. Zawsze mi się te dwie rzeczy mylą. Już tam żeście mi pisali kiedyś pod którymś odcinkiem w komentarzu, ale ja widzicie i tak nie zapamiętałem niestety.
Okej, o i coś mamy, no niestety, łączna odporność, kurde, niedobrze. O, jest odporność na ogień, kurde, no tyle tych pierścionków, ale spokojnie, w końcu się trafi na tego golda. Już nam tak naprawdę może i być nawet 10%, bo już i tak będziemy mieli maksa. No ale cóż, jakby się trafił na przykład 25%, to może jeszcze byśmy coś poszukali, no łączna odporność niestety. Kolejną runą poza... poza tymi, poczekajcie, co my tu mamy, poza punktami życia, poza goldem i poza punktami doświadczenia, kolejną runą taką ważną jest łączna odporność, dlatego że jej możemy chyba 40% maksymalnie zebrać i dzięki niej mamy premię do złota, ale na wszystkie cechy standardowo, ale dzięki niej możemy sobie jakby... Po prostu nie interesuje nas, jakim żywiołem walczy przeciwnik, musiałem zebrać myśli, nie interesuje nas, jakim żywiołem walczy przeciwnik, bo po prostu mamy łączną odporność na każdy żywioł. Co za tym idzie, blokujemy troszeczkę te obrażenia z runy w broni przeciwnika, tak więc jest ona dosyć przydatna, no ale już tutaj raczej nie sklekocimy jej, bo raz, że nie damy rady wykręcić 40%, a dwa, że aż tak się bardzo nie napinamy, szansa na legendarne, no niestety. Dobra, no szukamy dalej. O, jest coś, premia do PDI na wszystkie cechy. No to nie, to nas nie obchodzi. Lecimy dalej, lecimy. Odporność na zimno, no niestety. Dobra, no powolutku, powolutku. I w końcu ten pierścionek się znajdzie. Tak myślę cały czas, chyba broni nie mam jeszcze niestety tej niebieskiej. Czy broń mam? Broń chyba zdobyłem od kogoś, bo ktoś na serwerze już ją miał i ja go chyba zaatakowałem i wygrałem. Tak mi się coś kojarzy, zaraz zobaczymy, czy będziemy w stanie, jak już sobie popodmieniamy te itemki, to czy będziemy w stanie do PD, kurna, czy będziemy sobie w stanie po prostu ubrać już cały ten set niebieski, bo myślę, że to by było dosyć fajne. No tutaj znowu nic. Ile my mieliśmy na starcie grzybów? Chyba 4000, o, nie wiem, czy tam nie był pierścionek, który skipnąłem. Mamy jakiś pierścionek ulepszona jakość, dwa epiki, no ale niestety nie interesują nas. Dobra, lecimy dalej. To jest wisiorek. To niezbyt istotne. No widzicie, no szybko nam dosyć poszło to przebranie. Porwaliśmy się dosyć mocno, jeżeli chodzi o te runy. No a tutaj mimo wszystko, jeżeli chodzi o pierścień, to teraz go możemy nadrobić ten czas, który zaoszczędziliśmy i niestety nadrobić czas, który zaoszczędziliśmy. Nie nadrobić, tylko stracić go po prostu, ten czas, który zaoszczędziliśmy na szukaniu właśnie jednego pierścionka. Zobaczcie, ile już się przewinęło i żaden nie był z... tu łączna odporność, żaden nie był z runą na golda niestety. Okej, mamy tutaj ten, ale to jest nic istotnego. Tutaj mamy znowu, ale to też nic istotnego. No, dawaj, o jest, odporność na ogień, kurde. A pamiętacie jeszcze te czasy, jak dropiły epiki na szczęście? Ile się wtedy trzeba było naszukać, bo co chwilę, na przykład ten brylant, co nam wcześniej wydropił, on normalnie był na szczęście. Potem jak usunęli te epiki ze szczęściem, że już nie lecą ani ze sklepów, ani z lochów, to ten brylant się zrobił, że tak powiem, na właśnie trzy główne cechy. Także to zobaczcie, ile by jeszcze było roboty, jakby te epiki na szczęście leciały. Dobra, no to nas niestety nie obchodzi. Tu mamy jakiś wisiorek, który też nas nie obchodzi. Okej, no znowu te klepsydry, jak to spowalnia. O, jest coś, premia do PD, no nie, nie. Ale tragedia. Wisiorek. Dwa razy klepsydry, kurczę. Ktoś może zapytać, dlaczego klepsydr nie kupuję. Raz, że je po prostu mam. Dwa, że dla mnie to jest strata golda, bo ja generalnie robię tak, że przez cały miesiąc sobie te klepsydry jakby zbieram, robiąc normalnie awkę, bo ja awki nie przeklikuję za klepsydry. A później w weekend golda sobie po prostu szybko skipuję misję i lecę na 10-godzinną wartę, żeby wiecie, jak najwięcej z tej warty też wycisnąć. I głównie po to mi są tak naprawdę klepsydry, bo po nic innego. Zobaczcie, pierścionek mamy z kolekcji tej niebieskiej, w ogóle już go mieliśmy, bo nam nie błyszczy. Premia do złota, 3 główne staty. No i dziękuję bardzo. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym przebieraniem, więc dobra, teraz na szybko sobie to podmieniamy i to będzie chyba wszystko. Tę ulepszoną jakość przedmiotu myślę, że możemy sprzedać, chyba już nie będę nic szukał, bo szczerze mówiąc mi się nie chce dla tych naszych towarzyszy nic tutaj zmieniać, zwłaszcza że sobie chcę poklikać lochy. A no mówię, nie ma sensu im szukać na ten moment, więc dobra, to sobie sprzedajemy.
to będzie do kibla BS na 300. To jeszcze sobie pospuszczamy w kiblu. Zobaczymy, co nam najpierw sprawdzimy wojownika, jak on tu wygląda. Temu dają 20 klata, mu daje bardzo dużo, więc od razu podmienimy. Co to jest w ogóle za krata? Ulepszona jakość przedmiotu, dobra. Pasek ile mu daje? 25, to mu daje 22. Broń mu daje dosyć sporo. Dobra, to w sumie tego naszego wojownika powinienem Kunegundę niby bardziej przebrać aniżeli tego wojownika, ale tutaj nie muszę losować, to jest dla mnie spoko. Rękawice Kunegunda dostała, więc mu podmienię, bo teraz tak mi się przypomniało. Wisiorek mu daje 22, pasek 25, dobra, te dwie rzeczy możemy spuścić w kiblu, zobaczymy dla kogo wylecą. To wyleciało dla zwiadowcy, więc spoko. 25, cyk. I to wyleciało także dla zwiadowcy. I też daje dosyć sporo, więc dobra, podmienimy sobie, cyk, cyk i dobra. Jak teraz, czy ten nasz secik wygląda odpowiednio? Jeszcze tutaj sobie zaraz zmienimy wygląd. W sumie to nawet teraz, czy my mamy tą niebieską broń? Obyśmy mieli, mamy, dobra, super. Teraz tak, buty zmieniamy. Chociaż poczekajcie, bo jak ja zmienię i będę miał zły coś, to będzie strata grzybów. Więc tak, no broń jest ok, buty to jest łączna odporność, więc w sumie ok, przypadkiem nam się trafiło. Dobra, dalej, tu mamy premię do PD 5% i tu mamy premię do PD 5%, więc jest łącznie 10%. Tutaj mamy punkty życia 8 i 8, więc jest łącznie 16%, maksymalnie 15%, więc jest ok. Dobra, i teraz premia do złota, tu mamy 25, tu mamy 21, to jest 46 i tu mamy 20, czyli ponad 50 mamy, dobra. Czyli gratulujemy sobie wzajemnie, ponieważ set tak jakby kompletny jest gotowy. Zmieniamy sobie wygląd na ten fajny, tego nie musimy. To sobie zmienimy na to, bo dosyć mocno pasuje. To sobie zmienimy, o kurde, a rękawic nie mam z tego setu. Ale lipka, dobra. No to co? No to będziemy polować na rękawice. Może ktoś tutaj w sali chwały będzie. Oj, hełmu też nie mam. Dobra, no to taki półset, jeszcze mi tych dwóch brakuje. Najwyżej gdzieś tutaj sobie może znajdę. Może ktoś będzie miał, ale niestety tutaj chyba nie widzę. Tutaj, a nie, to jest mag. No tych wojowników musimy tutaj przycisnąć berserków, czy oni nie mają czasem właśnie tego setu, ale wygląda mi tutaj, że niezbyt. Także no okej, niestety nie mamy tych dwóch przedmiotów, ale to potem sobie zmienimy i będziemy mieli fajny secik niebieski, epicki właśnie z Tornadka 500+, i jak widzicie jest to kompletne. Zaraz to sobie oczywiście poulepszamy, z tym, że na razie czary, jeżeli chodzi o wiedźmę, musimy jeszcze zrobić. To możemy w sumie ulepszyć więcej. Teraz już musimy w sumie wszystko, bo już mamy ten set taki, wiecie. To nie będę czarował, bo to jest zaczaruj swój amulet, aby częściej znajdować przedmioty podczas swych przygód. No ja przedmiotów nie chcę, bo wolę jakieś tam paczki w trakcie skarbu w lasu albo po prostu jedzonka. Przedmioty mi są zbędne, więc tego nie czaruję. No a całą resztę w sumie mogę zaczarować, tu mogę nawet nie czytać, bo nie ma to największego sensu, bo teraz już będę w tym secie też robił awkę. Tutaj sobie oczywiście zaczarujemy, troszeczkę mi już tutaj zaczyna głosu brakować. Okej, to by było w zasadzie na tyle. Zaraz tu sobie poulepszamy oczywiście jeszcze te przedmioty. To możemy na spokojnie już sprzedać, bo już nam się nie przydadzą te itemki. Tutaj mamy prawie 400, jeżeli chodzi o klejnot. I czy my możemy coś tu podmienić? Tak, możemy w rękawicach podmienić, więc spoko. I co dalej? Tutaj mi się chyba coś skończyło. O, jakiś klejnocik. Ile tu w ogóle potrzebuję? 9 milionów kamyka, więc na razie zaczniemy sobie szukać, a potem będę tą kopalnię ulepszał. 419, więc nie taki zły. 387 tam widziałem. A, 385 jest najsłabszy, dobra. No i co? Ulepszamy wszystko razy 8. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy nam na pewno starczy surowcy po prostu. Wstępnie razy 8, a potem jeszcze pomyślimy, co dalej, o ile mówię, tak jak starczy nam tych surowcy, cyk, 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 8, tutaj chyba jeszcze razy 8 i tutaj nam czyżby nie starczyło, co jest, czemu mi to razy 10 ulepszyło, to jest w ogóle razy 5, to jest razy 7, zobaczcie, przecież ja wszystko klikałem razy 8, to jest w ogóle w cały świat. A ja pierniczę, mogłem używać normalnie tego kowala. Da się to w ogóle jeszcze tak robić? Nie da się. Teraz się. A nie, da się ulepszenie cechy. Bo tutaj z tymi suwakami się ciągle buguje. Zobaczcie, że ja wszędzie robiłem razy 8, a to mam razy 7, to mam razy 8, to mam razy 9, razy 7. Broń mam tylko razy 5, razy 8, razy 9, to razy 10. To jest w ogóle w cały świat. No dobra, będę tu potem sobie podciągał, żeby to wszystko mieć w miarę razy 8. Niestety to troszeczkę żeśmy zepsuli, no ale to nic. Mamy teraz pełny ekwipunek, w sensie pusty ekwipunek. Możliwość zbierania jakichś itemków dla wiedźmy
wchodzimy i tak dalej. No ale okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek taki z przebierania wam się podobał. Zaraz tutaj wskakuję w lochy i zmarnuję te powiedzmy 1500 grzybów na lochy i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Także co, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, możecie zostawić subskrypcję oczywiście, o ile jeszcze nie subskrybujecie. Wbijajcie na Discorda dla widzów. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.